Gry wideo, tak jak i kasowe produkcje filmowe, mają to do siebie, że pracuje przy nich niemałe grono kreatywnych ludzi. A to oznacza, że momentami w procesie twórczym będzie dochodzić do sporów w pokroju: panie, pan się nie zna, moja wizja jest lepsza, albo daj mi to, zrobię to lepiej. Teraz zastanówcie się, na co żaden twórca nie ma większego wpływu podczas wymyślania swoich kreacji. Podpowiem, chodzi o memy. Tak jest, nikt tak naprawdę nie ma kontroli nad tym, jakie memy zrodzą się z danego dzieła. Dlatego też w tym odcinku porozmawiamy o 7 grach, które stworzyły najlepsze memy. Zaczynamy. Level pierwszy. Street Fighter. Czasami mówi się, że retro nigdy nie umrze. Patrząc na historię gier z perspektywy czasu, trzeba przyznać, że naprawdę coś w tym jest. 16-bitowa muzyka nadal podbija serca fanów, pikselowa grafika wraca do łask z coraz to większą siłą, a zaniedbane gatunki stają się obiektami zainteresowań dla producentów gier wideo. Nie inaczej jest z serią Street Fighter, ale nie będę was tutaj zanudzał opowieściami o fabule czy postaciach. No, może poza jednym jegomościem. No need for talk. Let's do this. Powiem wam tak, to jedna z tych piosenek, która naprawdę dopasuje się do wszystkiego. Miksuje się ją z filmikami o małych kotkach, dziwacznymi reklamami, ewolucjami Pokémonów, czy nawet ujęciami, które posiadały kompletnie inną ścieżkę dźwiękową. Prawdopodobnie gdybym spróbował teraz swoich sił w tańcu, to by się to obroniło. Nie jest to jednak jedyny mem, który narodził się dzięki Street Fighterowi. Macie kogoś serdecznie dość i chcielibyście, żeby dał wam święty spokój? No to moi drodzy, teraz już wiecie, co zrobić w takiej sytuacji. Nie będę wam nawet mówił, ile macie dostępnych wersji tego kultowego mema. Level drugi. StarCraft. Zaczniemy od czegoś, co powinno być wam dość dobrze znane. Zerg'rush to jedna z pozornie najprostszych do wystosowania taktyk, jakie istnieją w grach wideo. Większość graczy znają pod szeroko przyjętą nazwą raszowaniem. Polega ona na poświęceniu swojej ekonomii na przeprowadzeniu jak najszybszego zmasowanego ataku na przeciwnika. Cel? Zwyciężenie potyczki w jak najkrótszym czasie. Strategia była wręcz idealnie dopasowana do podstawowej jednostki zergów, zerglingów. Zastanawiacie się, w jaki sposób coś tak normalnego stało się memem? Obrazki i urywki, które właśnie widzicie na swoich ekranach, powinny wam to wszystko wytłumaczyć. Okazało się bowiem, że zerg'rush mógł zostać użyty na dosłownie każdy sposób. No i po prostu tak jakoś zostało. StarCraft rozpoczął też coś, co tak na dobrą sprawę można by nazwać pół memem, pół prawdą. Bardzo, bardzo bolesną prawdą. Tak, to właśnie StarCraft rozpoczął wieloletnią tradycję, która sprawdza się aż do teraz. Jeśli na turnieju jest jakaś koreańska drużyna bądź zawodnik, no to najprawdopodobniej zostanie zwycięzcą. Hold up, wait a minute, something ain't right. Nie sprawdza się to w każdym tytule, ale precedens stał się na tyle prawdziwy, a jednocześnie komiczny, że społeczność uznała go z czasem za mema. Ponownie bardzo, bardzo bolesnego mema. Level trzeci. Skyrim. Tym razem zrobię sobie prawilnego norda. Porządna broda, muskularny blondyn, niebieskie oczy, dwuręczny to... Wiedziałem, że to się tak skończy. In their tongue is Dovahkiin. Dragonborn! Skyrim, oj Skyrim. Tyle możliwości, tyle opcji. Można było zostać kimkolwiek się chciało. Nic nie stało na drodze naszej wyobraźni, no poza główną fabułą, którą i tak porzucaliśmy po nauczeniu się Fusroda. No i od tych słów wypadałoby zacząć tę karuzelę memów. Na samym początku mogło wydawać się, że to właśnie pewny okrzyk zostanie ikoną wszelkich żartów, które niechybnie powstaną dzięki piątym Scrollsom. Tak, gdybyśmy tylko wiedzieli, w jak wielkim błędzie byliśmy.
Zaatakujesz kurczaka, rzuca się na ciebie całe miasto. Dzieci są nieśmiertelne. Jakiś cwaniak ciągle pyta nas, czy wiemy, jak dostać się do dystryktu chmur, a bandyci na szlaku nie mają oleju w głowie. Serio, mam na sobie zbroję deadrycznych lordów i noszę ogromny miecz na plecach, no ale nie no, jasne, oddam swoje zaskórniaki. Spoko. No i nie będę nawet wspominał o prawach fizyki, bo Newton nie przestanie obracać się w grobie. Jednak nic chyba nie przebija tych przeklętych strażników, którzy ciągle mówią nam o tym, jakimi to oni nie byli niegdyś poszukiwaczami przygód. No ale ich dni są policzone, bo dostali strzałą w kolano. Wygodna wymówka. I tutaj Zong. Okazuje się, że ten mem może mieć jakiś tam większy przekaz. Zważcie na słowo klucz, czyli może. W internecie są bowiem pogłoski, że oberwanie strzałą w kolano było równoznaczne z oświadczeniem się wybrance swojego serca. Niestety, informacja ta nie została potwierdzona, bo najprawdopodobniej nie posiada historycznego podłoża. Ale biorąc wszystkie czynniki pod uwagę, można powiedzieć, że jest tam nawet jakiś sens. A na zakończenie zostawiam wam coś, co najpewniej dobrze znacie. Better get back to my post. Level 4. Portal. Po zakończeniu tych nagrań ma być podwyżka i pizza. Trzeba się umieć ustawić, co nie? Ale jak? Jak to the cake is a lie? Co? W pierwszym portalu otrzymujemy od GLaDOS szereg zadań do wykonania. Robot mówi, że po wykonaniu wszystkich poleceń będzie na nas czekać prawdziwy skarb narodów. Tak, chodzi tutaj po prostu o ciasto. A więc przechodzimy grę, wykonujemy wszystkie polecenia, ale po drodze trafiamy na wiadomość. The cake is a lie. Jak się okazuje, napisał ją jeden z byłych pracowników. Wy, którzy czekacie na ciasto, porzućcie wszelką nadzieję. Wstępnie fraza była popularna jedynie w środowisku portalowych zajawkowiczów. Nie trwało to jednak długo, dlatego że powiedzonko przeniosło się na gamingowe fora w iście ekspresowym tempie. A od tego był już jedynie rzut beretem do idiomu, który oznaczał pogoń za nieistniejącym celem. Dlaczego nie dziwi mnie, że ten cały fenomen narodził się akurat w portalu? Nie wiem. Ale jak już jesteśmy przy portalach, to czy wiedzieliście, że wyrażenie myśleć portalowo jest jednoznaczne z myśleć niestandardowo? Czy jest to mem per se? To pozostawiam waszej ocenie. Sprawdźcie w czeluściach internetu. Level 5. Super Smash Bros. Crossoverowa bijatyka zrzeszająca multum postaci z przeróżnych gier wideo istnieje już od 1999 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiła się na Nintendo 64. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z serią Smash Bros., nie jest to typowa bijatyka. Dobrze znane w naszym kraju Tekken czy Mortal Kombat skupiają się na dość prostym celu – wyczerpać pasek zdrowia przeciwnika. Natomiast Smash Bros. Objęło troszeczkę inny kierunek i stwierdziło, że aby wygrać, należy strącić swojego przeciwnika z planszy. No i prawdopodobnie gdyby nie ta kuriozalna mechanika, nie powstałyby dwa ponadczasowe memy. Dlaczego ponadczasowe, zapytacie? Otóż zarówno Falcon Punch, jak i Wombo Combo znalazły dla siebie zastosowanie w plejadzie gier wideo. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli sławetnego Falcon Puncha. Ciekawi was zapewne, co jest w tym ruchu takiego niesamowitego, że stał się memem? W sumie? Niewiele. Poza tym, że do dziś ludzie na całym świecie wykrzykują Falcon Punch na przemian z Shoryuken, aby pokazać swoją dominację na polu walki. Natomiast Wombo Combo to już kompletnie osobna historia. Sama fraza pojawiła się po raz pierwszy w roku 2008 podczas rozgrywek turniejowych Smash Bros. Melee. Komentatorzy wypowiedzieli wtedy kilka słów, które przyjęły się do kanonu e-sportowego bez najmniejszego problemu. Te dwa słowa zapisały się na kartach e-sportowej historii, a z czasem stały się niesamowicie popularne nie tylko w bijatykach, ale i grach typu MOBA. Która gra wpadła w szał Wombo Combo? League of Legends. Dlaczego? No cóż, to zobaczcie sami. Level 6. Mortal Kombat. Kolejna pozycja w naszym zestawieniu, kolejna bijatyka. Zaczynam naprawdę wierzyć, że fani wzajemnego obijania się są większymi fanami memów niż myślałem. Chociaż powiedziałbym, że Mortal Kombat wzięło sobie słowa mordobicie naprawdę do serca. Albo i kręgosłupa. Gdybym zapytał kogokolwiek, kto kojarzy serię Mortal Kombat o najbardziej ikoniczny tekst z tej serii, to oczekiwałbym jednej z trzech odpowiedzi.
Get over here byłoby zdecydowanie na samym szczycie tego podium. Nie wiecie, jak zagadać do dziewczyny, która wam się podoba? Macie problem ze zwróceniem uwagi swojemu znajomemu? Chcecie, aby coś poleciało do was z końca pokoju? To zostańcie Jedi albo podnieście w końcu swoje 4 litery, a nie próbujcie się bawić w skorpiona. To zadziwiające, że tak prosta linijka tekstu stała się akceptowalnym sposobem na rozpoczęcie rozmowy. No, a przynajmniej w środowisku graczy. Nie polecam tak zagadywać do dziewczyn w klubie. Nie działa. Well done. Level 7? World of Warcraft. Zróbmy głupkowato uśmiechającego się Dawida i przetniemy do Leroya. Nie ogłaszamy na planszy. Leroy Jenkins! Nie mam pewności, czy Leroy stał się memem, czy legendą. Może po prostu legendarnym memem? Chociaż, gdyby tak się nad tym porządnie zastanowić, Leroy to tak bardziej w sumie stan umysłu niż cokolwiek innego. No ale wypadałoby powiedzieć kilka słów o genezie Jenkinsa. Wszystko zaczęło się 11 maja 2005 roku. Tego pamiętnego dnia gildia Pals for Life wrzuciła wideo, w którym zaprezentowali swoją strategię. Poprosili forumowiczów o konstruktywną opinię. No i gdyby tylko wiedzieli, co wypuścili na świat. Fenomen Leroya został uznany przez Blizzard na nie jeden sposób. Otrzymał on własną kartę w Hearthstone, został przekształcony w minifigurkę, a jego imieniem nazwano jedno z osiągnięć w WoWie. Z czasem dołączył też do świata Azeroth na stałe jako NPC. Można by powiedzieć, że gracz kontrolujący Leroya stał się jedną z ikon gamingu za nic innego jak bycie sobą. Ben Schulz, czyli Leroy z krwi i kości, został bowiem zaproszony na BlizzCon i udzielał się na wielu gamingowych imprezach. Na jednym z jego wystąpień ujawnił, że niedługo po wypuszczeniu wideo w świat kontaktowały się z nim olbrzymie firmy gamingowe. Ben wybrał jednak drogę edukacji, a z czasem rozstał się z WoWem na dobre. Jednak jego legendarna postać, jak i słowa, zostaną z nami już na zawsze. Jak widać, gry wideo i memy zazwyczaj idą ramię w ramię. Jednak 7 pozycji to zdecydowanie za mała liczba na tak ogromne zamówienie. Powiedzcie nam, które gamingowe memy są waszymi ulubionymi? Których z nich używacie po dziś dzień wraz ze swoimi znajomymi? Ja się już z wami żegnam, muszę gnać na pociąg, kumpel już na mnie czeka. Ale śmieszne. All we had to do was follow the damn train, CJ! Ja w tym momencie klasycznie już dziękuję wam za oglądanie i klasycznie także zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, cześć! Spojrzałem na ten kubek i wystarczyło, żeby stwierdzić, że mam nieśmiesznego mema od początku tego programu. Jest to to. Moja twarz jest nieśmiesznym memem tego programu.